Tegoroczny festiwal szekspirowski pod znakiem Hamleta. Ta najsłynniejsza sztuka Stratfordczyka pojawi się na festiwalu kilkakrotnie. Hamlet był też na inaugurację festiwalu, która odbyła się w Teatrze Wybrzeża. Uroczystą formułę otwierającą 16 już festiwal wspólnie wygłosili marszałek Mieczysław Struk i wiceprezydent Gdańska Maciej Lisicki. A dyrektor festiwalu zachęcał do śledzenia postępów w budowie Teatru Szekspirowskiego i do udziału w wydarzeniach festiwalowych. Mamy okrągłą rocznicę, 410 lat od prapremiery Hamleta w Londynie. Festiwal został zainaugurowany Hamletem Teatru ze Skopie. Macedończycy po raz pierwszy goszczą na festiwalu, choć wiele o nim słyszeli. Purkarete, Korszunovas, Nekrosius. Wiem, że wszyscy oni występowali na tym festiwalu. Cieszymy się, że teraz i my mogliśmy przyjechać. W interpretacji macedońskich artystów teatr pozostał dziś jedynym miejscem, w którym można usłyszeć prawdę, a Hamlet ma pomóc nam odzyskać spokój i harmonię. Każdy z nas ma w sobie coś z Hamleta, każdy z nas nosi w sobie wiele pytań. Ludzie w gruncie rzeczy są dobrzy, ale trzeba to dobro w sobie odnaleźć. Hamleta na festiwal przywieźli także Włosi i Niemcy, będzie też w wersji lalkowej i słuchowiska. Z kolei szekspirowskie postacie kobiece wzięły na warsztat panie z trójmiejskiej grupy Hurra, złożonej z kobiet w różnym wieku i różnych profesji. Chodzą słuchy, że Szekspir był także kobietą, w związku z tym bardzo się bratamy z Szekspirem i tak właśnie przedstawiłyśmy te kobiety, czyli jedne są silne, drugie są krzykliwe. Miejmy nadzieję, że William gdzieś tam będzie z nas dumny i nie zawahamy jakiegoś jego światopoglądu. Spektakl Wszystkie kobiety Williama zaprezentowany został poza głównym nurtem festiwalu w ramach Szekspir Off. Mamy bardzo, bardzo dużo różnych form, teatry, spektakle, teatrów tańca, improwizacje teatralne, performance, które się dzieją inspirowane sztukami Szekspira. Festiwalowi towarzyszą także różnego rodzaju warsztaty dla dzieci i dorosłych, wykłady oraz spotkania z twórcami. W 18 latach do repertuaru Teatru Atelier powróciła znakomita sztuka Georgia Taboriego Weissman i Czerwona twarz. Prapremierowy spektakl André Hübner-Hodlo przygotował w 1994 roku z trójmiejskimi aktorami. Teraz spektakl wyreżyserował we współpracy z aktorami Teatru imienia Adama Mickiewicza w Częstochowie. Tytułowi bohaterowie spotykają się w surrealistycznej przestrzeni gór skalistych i zaczynają licytację. Kogo los bardziej doświadczył? Żyda czy Indianina? Sędziuje upośledzona córka Weissmana, kibicuje pojedynkowi Sęp. Jest dla aktora, no to jest takie banalne, ale olbrzymim wyzwaniem. Ten tekst jest tak skonstruowany przez autora, że to jest właściwie ciąg monologów od czasu do czasu przerywanych dialogami. Dużo w tym przedstawieniu jest z Becketa, bo myślę, że Tabori miał bardzo dużo wspólnego z Becketa. Niektórzy widzowie znajdują w tym odrobinę akcentów z Mrożka. George Tabori, urodzony na Węgrzech, brytyjski dramaturg i reżyser pochodzenia żydowskiego. W hierarchii reżysera spektaklu jest zaraz po Beckecie. André Hübner-Hodlo sam miał okazję zetknąć się z nim na studiach w Gizen. Reżyserował w Teatrze Atelier także inną jego sztukę, Jubileusz. Ubolewa, że polskie teatry sięgają po teksty Taboriego tak rzadko. Może wielu uważają, że to jest za trudne, może, bo żydowskie auto w pewnym sensie trochę czasami antyżydowskie tezy wygłasza. Może nieżydowski reżyser by się bał być oskarżony o antysemityzm. Dobrze zrealizowany i świetnie zagrany spektakl swoją premierę miał w Teatrze w Częstochowie, z którym André Hübner-Hodlo współpracuje od kilku lat. W Sopocie grany będzie do czwartku.